Rodzina znanego piłkarza się powiększy, zdjęcie daje do myślenia. Jeśli to prawda, to byłaby niezła niespodzianka dla wszystkich. Piłkarz Jakub Rzeźniczak pokazał dające wiele do myślenia zdjęcie ze swoją nową poślubioną żoną Pauliną. Fotografia jest tak charakterystyczna, że już wywołała lawinę domysłów internautów. O co chodzi? Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina pobrali się w grudniu 2022 roku w Miami i potem wybrali się w kilkudniowy rejs na Bahamy. Jednak na święta wrócili do Polski i zrobili swoim fanom wielką niespodziankę. Na zdjęciu wigilijnym Jakub Rzeźniczak i jego nowa żona Paulina pozują w domu, zapewne rodziców któregoś z małżonków. Na zdjęciach bowiem widać klasyczny wystrój, a mieszkanie Rzeźniczaków w Pucku jest urządzone nowocześnie i minimalistycznie. Co takiego widać na zdjęciu? Paulina ma na sobie żakiet dość dopasowany w talii, ale znacznie luźniejsze na biodrach. Piłkarz pozuje z żoną i trzyma rękę na jej brzuchu, uśmiechając się przy tym radośnie do obiektywu. Czyżby sugerował, że po raz trzeci zostanie tatą? Tego właśnie domyślają się internauci. Pod zdjęciem już posypały się domysły: będzie dzidziuś, ta rączka, dzidziuś będzie im wesołych świąt. Sami zainteresowani na razie nie potwierdzili tej radosnej nowiny. Jakub Rzeźniczak był tatą dwójki dzieci. Starsza, 5-letnia Ines, to owoc związku z prawniczką Eweliną Taraszkiewicz 6 lat temu. Wtedy jeszcze oficjalnie jego żoną była modelka Edyta Zając. Para rozwiodła się, ale Rzeźniczak nie związał się z Eweliną Taraszkiewicz, a z modelką Magdaleną Stępień, która urodziła mu synka Oliwiera, 1,5 litrów, zanim chłopiec przyszedł na świat. Rzeźniczak rozstał się ze Stępień, bo już był w związku z kolejną kobietą, specjalistką PR Pauliną Nowicką. W lipcu 2022 roku Oliwierek zmarł po krótkiej i trudnej walce z nowotworem wątroby. Tuż po świętach warszawski sąd wyda wyrok w sprawie o podwyższenie alimentów dla córeczki Ines. Taką sprawę wzniosła jej mama, argumentując, że koszty utrzymania dziecka wciąż rosną. Rzeźniczak zaś narzekał, że jego pensja w Wiśle Płock też nie jest wielka i nie wystarcza mu na godne życie. Jakub Rzeźniczak będzie musiał płacić więcej na córeczkę? Sąd rozpatruje wniosek. Cena rejsu na Bahamy Jakuba Rzeźniczaka i jego nowej żony zwala z nóg. To naprawdę luksusowy miesiąc miodowy. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka zabrała ich córkę na charytatywną imprezę świąteczną. Mała Ines była zachwycona przyjęciem zdjęcia.